czwartek, już chyba co najmniej, nie wiem, 9. albo 10. raz. Na początku organizował sołtys razem ze szkołą. W tej chwili tym opłatkiem zajęła się głównie szkoła. My tylko tam, jeżeli jest coś do pomocy, to pomagamy. I dlatego też chciałam oddać głos panu dyrektorowi. Jeszcze raz bardzo mi miło, że państwo do nas przybyli. Witam serdecznie w naszych gościnnych krogach. W pierwszej kolejności pana burmistrza, pana Zbigniewa. Pamiętamy wszyscy, że na każdym opłatku każdego roku pan burmistrz Zbigniew bądź pan burmistrz Stanisław Kusior u nas gością. Dziękujemy za to i no, wyrażam pewność, nadzieję, że tak będzie zawsze. Serdecznie witam wszystkich państwa seniorów, adresatów naszego dzisiejszego spotkania. To miło, że tak licznie państwo przybyli do nas. Zresztą jak każdego roku frekwencja jest wyśmienita. Witam władze naszego stowarzyszenia z panią prezes Giebutowską na czele i wszystkich gości, którzy zechcieli do tego grona dołączyć. Proszę państwa, ponieważ później nie chciałbym już czasu zabierać i głosu zabierać, dlatego pozwolę sobie życzyć w tym nowym roku przede wszystkim, jak każe tradycja, dużo, dużo zdrowia, sił, wytrwałości, abyśmy za rok spotkali się w tym samym gronie, a może jeszcze w gronie szerszym, bogatszym. Program dzisiejszego spotkania złożą się. Najpierw dzieci nasze szkolne zaprezentują kilka kolęd, aby wprowadzić nas w ten świąteczno-noworoczny klimat. A później to po raz pierwszy się stanie, a mianowicie wystąpi zespół teatralny, w skład którego wchodzą rodzice i także nauczyciele, a program przygotowany, program jasłkowy, noworoczny, przygotowany pod czujnym okiem dwóch naszych pań ze szkoły, pani Ewy Sawadygi i pani Marii Szwarec. Pani Maria na co dzień zajmuje się w ogóle działalnością teatralną naszych dzieci. Życzę zatem dużo wrażeń, miłego odbioru, a po jasełkach spotkamy się wspólnie przy naszym gościnnym, biesiadnym stole, tym razem w salach przedszkolnych. Dziękuję bardzo. Na początku wystąpi przed państwem, nie wiem, czy tam dobrze będzie ją z tyłu widać, bo jeszcze nie urosła. To jest najmłodsza z dzisiejszych artystek, ma na imię Ewa i uczęszcza do przedszkola, do maluchów, a towarzyszy dzień będą dwie instrumentalistki, trochę już dorosłe. Thank you.
zaprezentuje się Państwu Radek z klasy pierwszej. Chcieliśmy przede wszystkim zaprezentować te najmłodsze dzieci, później jeszcze chwilkę zajmie nam Purek Szkolny, a punkt kulminacyjny programu, czyli Jasełka bezpośrednio po nim. A zatem teraz Radek, po nim zespół z klasy pierwszej B, też malutkie dzieciątka, zespół bardzo okrojony, klasa liczy 13 dzieci, zespół co najmniej 9, a wystąpi tylko czwórka dzieci, jako że ze względów pewnie zdrowotnych i pogodowych więcej nie dotarło. Oh,
By dobrze je przeżyć, zaciągnąć trzeba kredyt. Drogi prezent od świętych.